Wchodzę w Jeruzalem Twego ciała, w Tobie odpocznę, kładąc się krzyżem na Twoim krzyżu. Będziesz przedłużeniem moich palców, obwodem piersi wodzących na pokuszenie, biegunem myśli wzdłuż linii ud. Narodzimy się w sobie, w poziomie Ty, a w pionie ja, studiując ułamkami cielesności bez kresy, oceany drgani. Świt zaboli powrotem. Nazywam się Barbara Siewiec-Martyniak, jestem nauczycielem języka polskiego i mogę powiedzieć, że moją pasją jest pisanie, zarówno wierszy, jak i scenariuszy teatralnych. Piszę wiersze od dzieciństwa, więc myślę, że to jest pewna taka forma tego wyrażania tego, co przeżywam, czyli takiej mojej reakcji na to, co się wokół mnie dzieje. Nie pamiętam dokładnie swojego pierwszego wiersza, ale z tego, co pamiętam, to były takie niezgrabne rymowanki na samym początku. Ale zawsze one były takie bardzo osobiste i odwoływały się do moich uczuć, czyli pokazywały po prostu to, co czułam, jak przeżywałam świat. Tematy są różne w zależności od tego, co aktualnie przeżywam. Bardzo dużo w moich wierszy dotyczy kobiecości. I myślę, że te wiersze też tak przez jakiś czas ewoluowały. Czyli na pewno, kiedy byłam dużo młodsza, to głównie tematyką wierszy był bunt, jakaś niezgoda na przyjęte normy świata. Ale teraz widzę, że ta moja poezja trochę łagodnieje i faktycznie jest tam dużo kobiecości, ale takiej może bardziej dojrzałej. Jest taki wiersz, który utkwił mi w pamięci, to jest wiersz Madonny. A pamiętam go dlatego, że wzbudził dość dużo kontrowersji. I pamiętam nawet okoliczności, kiedy go pisałam. To była ustka podczas wakacji. I nawet tam parę wersów wymyśliła moja przyjaciółka, którą serdecznie pozdrawiam, Gosię. To jest chyba taki wiersz, który najbardziej znam go na pamięć i chyba przez to, że właśnie taki był bardzo kontrowersyjny. Dotyczył kobiecości też, ale takiego buntu, nie wiem jak to nazwać, może niezgody na to, jak często traktuje się kobiety. I taka próba apelu do tych kobiet, żeby wyszły też naprzeciw swoim potrzebom, żeby się realizowały. Mógł ten wiersz być odczytany jako feministyczny, ale feministką nie jestem. Nie mam takiej osoby, która by sprawdzała. No, piszę, bo mam taką potrzebę, a to jak te wiersze będą interpretowane, no to już zależy od odbiorcy, bo wiadomo, że poezja jest, nie ma takiej dosłownej treści i każdy ją przeżywa indywidualnie. Może coś dla siebie wyciągnąć, ale nigdy nie narzucam jakby interpretacji swoich wierszy. Cieszy mnie, jeżeli ktoś na przykład zinterpretuje go zupełnie inaczej, niż ja sobie to gdzieś tam w głowie poukładałam. Nie wiem, czy to można nazwać weną, ale skłania mnie do pisania no chyba świat. Świat, który jest wokół mnie, ludzie, jakaś dana sytuacja. Czy z tym pisaniem wierszy to jest bardzo różnie. Nie mam czegoś takiego, że siadam w jakimś swoim ulubionym miejscu i piszę wiersze i przeznaczam na to jakiś określony czas, tylko raczej piszę pod wpływem jakichś emocji, więc to mogą być różne miejsca, na przykład, nie wiem, podróż pociągiem, siedzenie w jakiejś kawiarence. No i odkryłam też, że pisanie wierszy to jest też dobry sposób na bezsenność. W momencie, kiedy nie można spać, to sobie gdzieś tam w głowie układam wiersz i później rano zazwyczaj go pamiętam, więc spisuję. Czyli najpierw ten pomysł na wiersz rodzi się we mnie, a dopiero później gdzieś tam go zapisuję. Nie wiem do końca, dlaczego poezja. Po prostu kiedyś musiałam jako dziecko już odkryć, że to jest taka forma, może bezpieczna, pokazywania swoich emocji. Na pewno też to była jakaś forma ucieczki od problemów, od rzeczywistości. No i w momencie, kiedy już odkryłam, że ta forma sprawia mi jakąś przyjemność, czy daje upust emocjom, to już po prostu później miałam taką potrzebę. Przez bardzo długi okres moim takim ulubionym poetą, można nawet powiedzieć, że pewnym wzorcem, był nieżyjący już poeta Rafał Wojaczek.
Może dlatego mnie tak inspirował, bo też był takim buntownikiem, pokazywał niezgodę na świat. Ale dzisiaj już mogę powiedzieć, że nie jest dla mnie takim autorytetem. Może dlatego, że sama przestałam się buntować i próbuję dostrzegać w tym świecie więcej rzeczy dobrych niż złych. Moja przygoda z pisaniem scenariuszy rozpoczęła się około 7 lat temu, podczas mojej pierwszej pracy w liceum imieniu Marii Dąbrowskiej w Kętach. I tam po prostu zostałam jakby wyznaczona do napisania scenariusza na dzień profilaktyki. I pamiętam, że wtedy właśnie praca nad tym scenariuszem, później próby, praca z młodzieżą przyniosła mi wiele satysfakcji i radości. I wtedy chyba odkryłam, że oprócz tej poezji cieszy mnie, jeżeli można urzeczywistnić jakiś scenariusz, kiedy on się staje jakby widzialny, słyszalny, kiedy zaczyna się dziać to, co było wcześniej na papierze. To, że piszę scenariusze, to jest jakby taki mała kropla w oceanie, ponieważ dzięki grupie teatralnej Minus Jeden te scenariusze mogą wejść w życie. No i właściwie to dzięki tej grupie mogę spełniać swoje marzenia. A scenariuszy już było troszkę. Zazwyczaj były one pisane na jakąś specjalną okoliczność. Na przykład na 5-lecie istnienia grupy teatralnej. W roku szopenowskim też napisałam scenariusz W cieniu zaklętych nut. Najbardziej jednak emocjonalnie podchodzę do scenariusza Światy Elizy. Może dlatego, że udało mi się w tym scenariuszu, jakby użyję teraz kolokwializmu, ale przemycić cząstkę siebie. Czyli pisałam ten scenariusz jakby główna bohaterka, no mogę powiedzieć, że troszeczkę gdzieś tam ma moje cechy. I dlatego ten scenariusz był dla mnie bardzo ważny, bo podchodziłam do niego emocjonalnie. Więc praca nad scenariuszem wygląda dość ciekawie, ale bardzo ważne jest to, z kim się współpracuje. No, jeśli chodzi o grupę teatralną Minus Jeden, to jest młodzież, która chce pracować, która czuje jakby ten temat. I taka praca jest bardzo przyjemna, ponieważ oni pracując nad scenariuszem, pracują też nad samym sobą. I cieszy to, jeżeli widzę, że oni się w to angażują, że dają z siebie wszystko. No i to jest chyba najpiękniejsze, jeżeli możemy widzieć, że to, co nam sprawia radość, sprawia też radość innym. I dzięki temu się realizują. No i przede wszystkim próby, które dostarczają niesamowitych emocji, więzi, które się tworzą między ludźmi. Wszystkiego tego doświadczamy podczas pracy. Moim największym marzeniem jest chyba, żeby napisać książkę, do której się zawierałam już kilka razy, ale niestety jestem człowiekiem mało cierpliwym i chciałabym zacząć już, żeby mieć skończone. No niestety książka wymaga dużo samodyscypliny. Więc to jest chyba takie moje największe marzenie, żeby napisać książkę. No a tak to może jakiś tomik poezji kiedyś. Albo bajkę dla dzieci.